A na koncerty zdarzało ci się pojechać jednośladem? Wiesz co, chyba raz byłem. Chyba raz byłem, ale niedaleko, gdzieś tu w pobliżu. Tak, byłem gdzieś pod Warszawą. Raz. Kielich czasami, Kielich jeździ też Harleyem, basista, i on chyba kilka razy też przyjechał na koncert Harleyem. Ale też blisko. Coś tam jest w tych chyba motorach, że was tak kręci. Sydney Polak kiedyś przyjechał do Cieszanowa z Warszawy na koncert. Zespół jechał busem, wiesz, a on za nimi. Tak, to też można, ale ja nie chciałem się w takie długie podróże, wiesz, wybierać nigdy. Ja lubię pojeździć tak rekreacyjnie, ja nie jestem, wiesz, na tor chciałem się, szykowałem na tor. No ale jak już usłyszała moja, że na tor, to Ale ty bardziej taki jesteś ścigający się, w sensie, że... Znaczy ja lubię prędkość, wiesz, lubię prędkość na motorze. Lubię. A na gryfie? No też, no musi być. A trochę nie spuściliście stonu na 40? My już rozmawiamy, tak? No normalnie, tak? No co? Na pełnym luzie. Wiesz co, dlaczego, czy spuściliśmy? Zmieniłem trochę styl. Zmieniłem trochę w sensie styl. Stylu może nie dlatego, że moja gitara i wokal Panasa jest jakby charakterystyczna dla tego zespołu. Natomiast bardzo nie chciałem zrobić płyty takie jak 40 lat temu. Aha. I musiałem coś z tym zrobić. To była bardzo trudna decyzja. Natomiast 3 lata chodziłem z tym, co to ma być za płyta i jak doszedłem do wniosku, że nie może to być płyta taka jak 40 lat temu, to wpadłem na pomysł, żeby wziąć zupełnie nowego producenta, z którym nigdy wcześniej nie pracowałem i wypracować z nim taki materiał, który będzie jakby pokazywał też zespół, w jakiej chwili my jesteśmy muzycznie. To nie są łatwe utwory na tej płycie. One nie są łatwe. Mówisz technicznie? Czy... Ja mówię jako kompozytorsko i w ogóle i do grania. To nie są łatwe utwory, żeby takie utwory skomponować i je zagrać. Nieważne, czy jest prosty rytm i tego, proste rzeczy są najtrudniejsze. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony z tej płyty, bo tu też pokazałem siebie jako kompozytora, trochę w innym świetle. Tu jestem troszeczkę inny i to mi się bardzo podoba, że ja lubię takie wyzwania. Zresztą my nigdy chyba nie mieliśmy takich płyt, które by się powtarzały. One gdzieś są, one zawsze są trochę inne. Oczywiście ja też mam swój projekt Jana Bo, gdzie to już ten materiał jest zupełnie inny. Tam się wykazuje jako gitarzysta. Zwróć też uwagę na to, że od samego początku, od pierwszej płyty, ja nie pokazuję siebie jako gitarzysty solowego w zespole Lady Punk. To było specjalne zamierzenie, żeby się skupić bardziej na kompozycjach, na tekstach, na wokalu, na chórkach, ale solówki miały być od samego początku ograniczone do minimum, a wręcz czasami nawet, żeby nie było solówek zupełnie, a jeżeli by się pojawiały, to żeby były tylko i wyłącznie nawiązaniem do tematu w danym utworze. A to czemu ty sobie robisz tak trudno? Ale wiesz, bo to jest piękne. Teraz sobie wyobraź na przykład, że gramy utwór, przypuśćmy, Kryzysową Narzeczoną, gdzie jest bardzo krótka solówka w oryginale, a ja na koncercie gram ją 5 minut. Ja sobie mogę pozwolić, to wszystko jest z premedytacją zrobione. Ty, cwaniaku. Wiesz, o co chodzi, bo to by było zamęczenie słuchacza. Gdybyśmy mieli te utwory i gdybym ja się rzucał jako taki, wiesz, o, ja jestem solówkowy, ja chcę mieć tu solówkę, tam ja solówkę, jestem, wiesz. Bo na masa jestem. I tak, no bo na masa to może ja jestem i lepszy nawet, no ale... Nie, no ale wiesz, on się tam ogrzeje tymi swoimi... Ja żartuję, ale właśnie widzisz, bo na masa... Bo na masa w każdym numerze on pokazuje po prostu, bo jest gitarzystą. Ja to robię w Janie Bo. Ja tego nie robię w Lady Punk. To jest zupełnie inny zespół. Gdybym grał tyle solówek, co w Janie Bo, to ja bym nie potrzebował swojego tria. Wiesz, to jest naturalne. Natomiast to jest też kwestia rozwoju zespołu. Gdybyśmy zagrali taką płytę jak 40 lat temu, to by nam wszyscy zarzucili, że w ogóle stoimy w miejscu. No taka jest prawda, niestety. A dokończę jeszcze. I wierz mi, że uważam, że to jest bardzo dobry zabieg. To jest bardzo dobry zabieg, ten, który wymyśliłem, żeby ta płyta wyglądała zupełnie inaczej niż ta pierwsza płyta. Mieliśmy, nie wiem, czy pamiętasz taką płytę Lady Punk w transie. To w ogóle totalny odlot był w ogóle. Już takiej płyty w życiu nie zrobię, ale ona też była nam bardzo potrzebna.
Ale... Słuchaj, to są też, pamiętaj, to jest znak czasu. My też się chcemy zmieniać, my nie chcemy, gdybym ja totalnie zmienił jakby charakter zespołu, prawda, ale tak na maksa, to to by było bardzo źle. Ale weź też pod uwagę, że jak my gramy na przykład 100 koncertów rocznie, już nie mówię, że w tej chwili, prawda, ale za chwilę wrócimy. Za chwilę ruszę, daj Boże. Za chwilę wrócimy, wszystkim tego życzę. I słuchaczom, i wszystkim zespołom. To gdybyśmy, ponieważ gramy czasami po 100 koncertów rocznie, to ja na każdym koncercie widzę, jakiego utworu mi brakuje. Wiesz, no ja jestem tym liderem tego zespołu, który po prostu musi obserwować takie sytuacje i musi wiedzieć, jakiego ci utworu, bracie, brakuje na koncert. I czasami gram jakiś numer i myślę sobie, kurde, ale by się tutaj w tym momencie przydał taki kawałek, wiesz, no. I te właśnie takie momenty z koncertów, one mi zostają w głowie, ja wtedy wiem, jaki numer mi jest potrzebny do koncertu. Mówię to dlatego, że w momencie, kiedy się ukazała płyta LP40, zagraliśmy dwa koncerty, udało nam się zagrać dwa koncerty w klubie Stodoła w Warszawie i zagraliśmy chyba po raz pierwszy całą płytę od początku do końca, czyli na płycie jest 12 utworów, zagraliśmy od początku, od pierwszego do 12 utworu, a potem zagraliśmy już jakby końcówkę tego koncertu, wyglądała tak, że to były utwory takie, które gramy na normalnych koncertach. I powiem ci, że jestem zachwycony. Myśmy odetchnęli też troszeczkę, dlatego że te utwory nam dały dużo powietrza, wiesz, dużo świeżości. Ja się bardzo cieszę i w tej chwili, jak będziemy grali koncerty, jak wrócimy, to jak się wymiesza te utwory, to one naprawdę będą się sprawdzały. Też na początku były takie sytuacje, że fani troszeczkę byli taka była konsternacja w ogóle, o Jezu, co będzie, czy ta cała płyta będzie wyglądała jak ten numer, a co to będzie. Jak posłuchali całego koncertu ludzie, którzy byli na tych dwóch koncertach, no to wszystko się zaczęło im jakby klarować, że to wiadomo, dlaczego chłopaki to zrobili. Więc wydaje mi się, że ta płyta jest dla nas bardzo ważną płytą. Dla mnie jest przede wszystkim ważna jako dla kompozytora. Bo... Masz, przepraszam, muchy na czole. A niech sobie lata. Luz. Jakaś koleżanka. Chciałem uciąć w komentarze. Latają za mną. A to, przepraszam, jeśli przerwałem, to jak ci przerwałem, to się od razu wtrącę. Po tym fragmencie rozmowy jawisz mi się jako taki muzyczny hazardzista trochę. Ale trochę tak jest, ja jestem też hazardzistą w życiu, więc wiesz, no... A, to już jest chyba, bardzo ciężka chyba, przypadłość, że chyba, tak no powiem. Nie, to, ale to, to jest, wiesz, to... Co masz na myśli, mówiąc o hazardzie? Ja wiem, no tak, no, słuchaj, no, zagrałem kiedyś w Totolotka za 7 000 zł, na przykład, podam ci. Zagrałem za 7 000 zł i wygrałem czwórkę, w systemie zagrałem. Aha. I wygrałem 7 800, czyli nie przegrałem 7 000. No da. Ale wiesz, to było, nie wiem, czy ty byś zaryzykował, prawda? Kiedyś pani wydała w kiosku nad ranem resztę, nie mając gotówki w kasie, to zaproponowała mi jakiś tam... Tak, czasami tak się zdarza. W ogóle to było zabawne, zaproponowała mi tak zwany numerek, bo była taka gra, która się nazywała numerek, co ja na początku nie zrozumiałem, o co chodzi. Ale to wiesz, co mi się wydaje, że to może nie jest słowo hazard, tylko to jest słowo odwaga. Wiesz, bo to trzeba być trochę odważnym w ogóle, żeby, tak jak tutaj mówię w tym przypadku, aha, żeby wyciągnąć pieniądze i położyć te pieniądze po prostu z taką świadomością, że możesz je zaraz przegrać za parę godzin, tak? Tutaj też było takie ryzyko, że mogła ta płyta być w ogóle totalnie. Ona się bardzo dobrze sprzedaje. Jest to płyta, z której my jesteśmy zadowoleni i nasi fani tak samo. Pamiętaj, że wszystkie zespoły, które robią utwory, przede wszystkim robią te utwory dla siebie, to znaczy tworzą twórcy, tak, to my to tworzymy i my to chcemy przekazać ludziom, czy oni to kupią, czy nie. W sensie kupią, zaakceptują. Mhm. Nie fizycznie, że kupią, pójdą i wydadzą pieniądze. I na samym początku, jak zespół powstawał, jak nagrałem pierwszą płytę, to nikt nas nie znał. Więc to też na przykład ktoś by mógł powiedzieć, ale kiepska płyta, nie? Ale chujowa płyta, co oni nagrali, prawda? A tutaj się nagle okazuje, że wiesz, że to my podaliśmy jakby to na tacy ludziom i oni albo to kupują, albo się odwracają, idą do innego zespołu. I na tym to polega. Także my jako twórcy dajemy te nasze pomysły, a ludzie albo to łykają, albo nie. Więc tu jest też ryzyko, ale ja też nie mogę robić płyt takich, które mają się... Nie da się zrobić płyty, która się będzie podobała wszystkim. No pewnie, no, czegoś takiego zrobić. Wiesz, jaka to jest duma dla twórcy, dla mnie, dla kompozytora, dla gitarzysty, że ja nagrałem taką płytę, ja bym, nie podejrzewam, żeby mi było stać na zrobienie takiej płyty 10 lat temu jeszcze.
tak wiesz, tak dobrej muzycznie płyty, naprawdę. Dlatego uważam, że to jest jakby taki etap, który pokazuje też mnie jako instrumentalistę i jako kompozytora, w jakim momencie ja jestem w tej chwili. Zespół też bardzo poszedł do przodu, dlatego że my gramy mnóstwo koncertów. Ja bardzo przywiązuję wagę do tego, żeby zespół naprawdę był no, maszyną do grania na koncertach. Mhm. I my tacy jesteśmy. My wychodząc na koncert dajemy po prostu z siebie wszystko za każdym razem. I tu nie ma, ja bym sobie nie pozwolił, żeby to było cokolwiek zrobienia na siłę. Dlatego my będziemy grali jak najdłużej. Ja zawsze z Panasem rozmawiam. Mówię, Panas, ile jeszcze dasz radę? Damy radę? On mówi, no ja myślę, że jest, ja mówię, z 5 damy? On mówi, no ja myślę, że z 10, jak zdrowie pozwoli. Wiesz, i to chodzi tylko o to, że ta pandemia nam też pokazała, że my tak strasznie tęsknimy za tymi koncertami, że to znaczy, że jest to w naszej krwi, rozumiesz? My chcemy to robić, to nie jest nic na siłę. Można by było powiedzieć, o, zarobiliście pieniądze, to już nie grajcie. No też można by było. Gdybym miał na przykład, no gdybym w Totka wygrał, nie wiem, 10 milionów, to też nie podejrzewam, żebym ja na przykład powiedział, o, fuck, już więcej nie gram, leżę sobie na plaży. Nie, to jest absolutnie oderwalne od tego, co jest związane z nami, co my mamy w sobie, jak my pragniemy w ogóle tej muzyki, jak pragniemy grać. Ale wiesz, to koło zupełnie. To, że nazwałem cię hazardzistą, czy takim ryzykantem, to jednak mimo wszystko będę się upierał, bo to mi w pewien sposób imponuje, bo jak na przykład zapowiadaliście ten poprzedni album z, nie wiem jak to nazwać, z reinterpretacjami. LP1. Tak, to sobie pomyślałem, mówię, kurna, co to będzie za piękna katastrofa? Jak można jeszcze raz w ogóle wchodzić do tej samej rzeki, nie? A widzisz, no i słucham dalej. No i rozbiliście bank. No ale widzisz... Teraz jak, wiesz, słyszałem, że tam 40 i tak, wiesz, jak słyszę, że jest jakiś album rocznicowy i tak dalej, to od razu też, wiesz, no, zaciąga mi się hamulec ręczny, mówię, nie, no bez jaj, to pewnie zaraz będzie jakiś kotlet, nie, i tak dalej. A tu się, kurna, okazuje, że nie dość, że trochę testujecie też swoich fanów. Samych siebie, ale wiesz, no... Jak gdyby sami sobie nie kupicie wszystkich biletów na koncerty i sami sobie nie sprzedacie wszystkich płyt, nie? Do tego potrzebni są fani, których zaufania nie zawiedziecie, a ryzykując też pokażecie im pewną siłę, pewien taki posmak mimo wszystko nowości, nie? Bo wiesz... Przepraszam, że to powiem, ale mówię to zupełnie szczerze. Wiesz, jak się myśli o takich dużych zespołach, które są na rynku od lat, no nie chcę podawać przykładu Stonesów tam prawie 60 lat, nie? Ale wiesz, ale gdyby na przykład Stonesi zapowiadali jakąś rocznicową płytę, to co byś sobie pomyślał? No kurna, wiesz, odgrzewamy coś, nie? A tutaj uciekasz, to, co robisz na gitarze, robisz, to dalej jesteś ty, to, co jest kompozycyjnie, to dalej jesteś ty, ale jest to, kurna, zupełnie... Świeże, to jest świeże. Jest inaczej. To jest inaczej, ale jest też świeże, pamiętaj, no. Dlatego chciałem innego producenta, bo na przykład ja uwielbiam pracować z Wojtkiem Olszakiem, no. Ale bo Wojtek Olszak pracował, tylko jemu mogłem dać, powierzyć tą płytę LP1. Słuchaj, ten człowiek jest nie... To jest niewyobrażalny typ w ogóle, ponieważ on zrobił mi taki numer, że jak ja przyjechałem do studia nagrywać LP1, przywiozłem swoje gitary, wzmacniacze już były, tam technika mi przywiozła, patrzę na ziemię, a tam leżą dwa urządzenia, słuchaj, o których ja nie mam od 40 lat, na których nagrywałem tą płytę, czyli chorus, taki bossa, taką wielką, wiesz, kochę, i mały kompresor. I ja na to patrzę, mówię... Wojtek, ty mi to ukradłeś? Skąd ty to masz? A Wojtek mówi, ja to kupiłem na eBayu. I to już było postawione, mówi, on ustawił sound tak, jaki miałem dokładnie na tej płycie na LP, znaczy na tej pierwszej płycie. To jest niesamowite, naprawdę. Wziąłem gitarę, ustawiłem sobie tak jak w latach tam 80. do kryzysowej narzeczonej, ten taki to, wiesz, ten taki śmieszny efekt. I się okazało, że to się sprawdziło, wiesz. I teraz, wiesz, co było najpiękniejsze przy tej płycie? To, że tych dwóch chłopaków, którzy z nami grają, Kuba Jabłoński i Krzysiek Kieliszkiewicz, oni doznali szoku, dlatego że oni z nami grali te numery, odgrają od 20 lat na scenie, a pierwszy raz weszli do studia i zagrali tą całą płytę.
Więc oni dopiero po tej płycie zaczęli dobrze, prawidłowo grać te utwory. Po 20 latach. No, ale ja sobie wyobrażam, że Kielich to miał taki trochę mindfuck, nie? No bo wiesz, no jako dzieciak siedział na tej kanapie i tam tak. Z rakietce od Badmintona tam, wiesz, udawał, że, że gra, a potem minęło tam parę lat i znajduje się, wchodzi do studia i nagrywa to, co grał, co? Wiesz, na tej... Ale wiesz, to mówię ci, to jest, słuchaj, co ja mówię, 20 lat grali z nami i oni, ja słyszałem to, im za każdym razem zwracałem uwagę, mówię, tu nie, tu musi być takie uderzenie. Pamiętaj, że te wszystkie rzeczy, które są na tej pierwszej płycie, zresztą na wszystkich płytach, ja wymyślam sam, czyli wymyślam każde uderzenie na bębnach na przykład, całe rytmy wszystkie, które są w każdym utworze, to wymyślam ja, wszystkie basy, które są. Więc nawet nie wiem, czy wiesz, że tą płytę O dwóch takich, co ukradli księżyc, ja nagrałem wszystko sam na wszystkich instrumentach, łącznie marchewkowe pole grałem na perkusji, na gitarze basowej, na gitarach, na klawiszach. Dopiero pana zwrócił z wakacji i nagrał wokale. Więc to jakby pokazuje, jaką ja miałem siłę, żeby stworzyć zespół i wiedziałem, jaki to ma być zespół, wiesz, bo ja wiedziałem wszystko. Ja wiedziałem, jaki każdy instrument, co ma grać. A ty jesteś bardzo upierdliwy w tym wszystkim? Wiesz co, chyba jestem. Dla ludzi? Ja jestem straszny w ogóle, jestem strasznie wymagający, wiesz. Taki to jest czasami, wiesz co jest najgorsze u mnie? U mnie jest najgorsze to, że ja nie potrafię podejść grzecznie i powiedzieć, słuchaj, ale tu zagrałeś źle, ja ci chodź, pokażę ci, usiądź mi tutaj na kolankach, a ja ci pokażę, jak to dokładnie zagrać. Tylko ja nie mam cierpliwości, jeżeli ty, ja mówię to 20-tysięczny raz, okay. A człowiek popełnia ten sam błąd. I na tym polega moja ta czasami złość, że ja potrafię nakrzyczeć na nich. I to w straszny sposób, że czasami z boku, jak ktoś zobaczy, to powie, co to za potwór jest, nie? Tylko weź jedną rzecz pod uwagę, że jak tłumaczysz komuś raz, to by było pięknie, no. Ale jak mówisz komuś to 20 000 razy, okay, i ten popełnia cały czas ten sam błąd. Słuchaj, ja miałem kiedyś takiego basistę, który... Nie graliśmy utworu mniej niż zero przez niego, ponieważ on nie mógł wejść w ten utwór, bo tam jest na i wejście. I nie mógł grać, nie mógł. Ja mówię, dobra, to nie grajmy tego numeru. Jednego z największych hitów, Lady Punk. Mówię, także wiesz, to są czasami, no nie chcę być taki, ja potem, jak się na przykład wydrę na kogoś i że to, ile razy mam ci tłumaczyć na tej zasadzie, to potem sam się zamykam w pokoju i mi jest głupio, po prostu mówię, kurczę, dlaczego? I mówię tak, dlaczego oni mi to robią, tak? Ale za każdym razem się zastanawiam, ale ty może spróbuj powalczyć, tak żebyś to jakoś inaczej to zrobił, no. Jakoś ja nie potrafię tego zrozumieć, że ktoś nie rozumie, jak się mówi do niego raz, dwa, trzy razy, to jeszcze zrozumiem, ale... To mówimy trochę o powtarzalności, ale wydaje mi się, że ty jesteś takim typem, który mógłby się spokojnie własną krwią podpisać pod słowami Franka Zappy, że w sztuce nie ma, sztuka jest ostatnim miejscem na demokrację. Ale oczywiście, ja to wiem, tak, ja tego nie wiedziałem na początku, wiesz? Ja tego nie wiedziałem na początku przy pierwszym składzie. Dopiero zespół mi pokazał w Ameryce. Ja otworzyłem oczy i powiedziałem, koniec tego, wiesz, ja dzieliłem pieniądze, mówię na temat pieniędzy, prawda? Ja dzieliłem pieniądze porówno, że na przykład tam, pamiętaj, że były takie stawki 500 zł dla muzyka, a 1500 zł było dla kierownika muzycznego. No głupota totalna. No, ale to ja robiłem tak, że ja byłem jednego dnia kierownikiem muzycznym, następnego dnia był kapiszon, następnego dnia był szlaga i te pieniądze wszystkie dzieliliśmy do jednego wora. Ale potem się okazało, że wiesz, jakieś się zrobiły niesnaski, więc ja powiedziałem, fuck, mówię, nie, koniec z tym. Nie da się, naprawdę, nie da się. Poza tym też wiem, że w zespole, który ma być wielkim zespołem, musi być lider, musi być jeden człowiek, który wie dokładnie, jaka jest droga tego zespołu. Jeżeli się tego nie wie, jeżeli jest dwóch, trzech, którzy się po prostu cały czas przekomarzają i mówią, ty, ale ta moja kompozycja jest lepsza niż twoja, w ogóle idę. Dlatego te zespoły się tak rozpadają. Musi być. Przykład Floydów, nie? Tak, dlatego te zespoły się rozpadają. No akurat się z Floydami tak stało, że jak oni się we dwóch rozeszli, to jeden i drugi jest wielki dalej. Tak. Wiesz, to są takie rzeczy, które wiesz, nawet, to jest nawet lepiej, może nie mówię, że lepiej, ale dla dobra sztuki to było, to nikt nie stracił na tym. No, my zyskaliśmy, bo mamy więcej płyt. Ja byłem w Stanach wtedy, kiedy basista, czyli... Boże, z Floydów basista. Już ci mówię. Roger Waters płakał przy wywiadzie w momencie, kiedy nie dostał zgody na nazwę Pink Floydów. I on płakał, bo w zasadzie on był jakby pierwszym, który on, wiesz, to zrobił, a przyznali, wiesz, reszcie zespołu.
U nas też są takie sytuacje, że są zespoły, które są dwie nazwy, to już coraz więcej tego jest w tej chwili. Zobacz, dlatego ja mówię o tym, że musi być jakieś przywództwo, które, to nawet nie chodzi o przywództwo, tu chodzi o lidera, który, tak jak powiedziałem, który wie dokładnie, jaki ma być ten zespół. Moja droga od samego początku, wiesz, jak grałem z Budką Suflera, pamiętaj, że ja miałem bardzo dobrze w Budce. Ja grałem z nimi 5 lat, tam skomponowałem swoją pierwszą kompozycję, Nie wierz nigdy kobiecie, ale mnie tak kurciło, żeby po prostu założyć własny zespół, to było tak silne we mnie, że słuchaj, mało kto by podjął takie ryzyko, że odszedł od zespołu i nagle nie masz nic. Wiesz, rozumiesz? Ta decyzja twoja się wtedy wydawała trochę głupia. To jest następny dowód, to co rozmawialiśmy na początku. To było bardzo ryzykowne. Bo ktoś by powiedział, ty Jan, co ty robisz w ogóle? No a jak ci nie wyjdzie z zespołem? A ja mówię, nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, mi wyjdzie i koniec. Ja w to tak mocno wierzyłem, że nawet Mogielnicki napisał potem ten tekst bez satysfakcji. Mocno w to wierzyłem, prawda? By życie bajką było, wystarczy tylko chcieć. Więc on obserwował takiego młodego chłopaka, który po prostu miał iskrę w oczach i chciał po prostu i wiedział, że to zrobi. O kurde, ale mi przypomniałeś a propos Mogielnickiego. Oczywiście musiałeś... mówię, że dzięki Andrzejowi też to jest, dlatego że to myśmy to razem jakby wypracowali, prawda? Myśmy to razem wypracowali. Ja też powiedziałem, że odchodzę. Andrzej też mi przyklasnął, mówi odchodź w ogóle, szukaj muzyków w ogóle i ja będę pisał teksty. No, znaczy w ogóle no, kilku takich tekściarzy związanych z Lady Punkiem, to dla mnie też są takie, to są takie postaci, które no, to są jak gdyby te kolejni członkowie zespołu wręcz, nie? Ale oczywiście, wiesz, ja uwielbiam, tak samo jak na tej płycie, wiesz, ja chciałem bardzo, żeby na płycie na 40-lecie Andrzej napisał wszystkie teksty. No, ale tak się nie stało. Mogielnicki, ale tak się nie stało. Ja mu to ostatnio wytłumaczyłem. Chodziło o to, że Andrzej napisał jeden znakomity tekst, właśnie ten Erasm. Napisał mi drugi tekst i okazało się, że ten tekst, ja zauważyłem, że on chyba po prostu nie wyczuwa tego, co ja chcę zrobić na tej płycie. I postanowiłem, że zostanę tylko przy tym jego jednym tekście. Ja mu to wszystko ostatnio wytłumaczyłem i bardzo chcę, żebyśmy taką płytę nagrali jeszcze razem, wspólnie całą. Autorską, czyli Mogielnicki Borusewicz. I mam nadzieję, że nam się to uda zrobić. Już mu tam jakieś część utworów podsyłam na nową płytę, bo chcemy bardzo gitarową płytę zrobić w ciągu 2 lat. No to... Więc może coś się uda. Ja myślę, że Andrzej jest w formie dalej. Znaczy nawet nie myślę, tylko jestem pewien. No. Takiego czegoś się nie traci. On mi kiedyś powiedział, Janek, ale ja nie wiem w ogóle, czy ja jestem w stanie jeszcze napisać takie teksty. Ja nawet nie wiem, jak ja te napisałem. Więc to też dla mnie trochę było dziwne, ale z drugiej strony, jak napisał Eras, to sobie pomyślałem, że w zasadzie to chodzi tylko o to, jakie ja mu dam kompozycje. I on wtedy dobrze napisze. Nawet ostatnio w wywiadzie w TVN nie powiedział, że dlaczego, zadano mu pytanie, dlaczego on nie pisze dla Lady Punk w tej chwili, to Andrzej się zastanowił i powiedział, no bo chyba Janek mnie już nie inspiruje tak. Może trochę ma rację po prostu, może te utwory, które ja właśnie zrobiłem na tą płytę LP40, nie były dla niego. I to sobie wyjaśniliśmy, więc wydaje mi się, że liczę na to, że nam się uda jeszcze wspólnie coś takiego razem stworzyć. Ale taki modus operandi, jaki ty masz z Mogielnickim, czyli powstaje muzyka i w ślad za nią powstaje tekst, to na przykład w taki sam sposób z Wirażkiem funkcjonowałeś? Dokładnie tak samo, z każdym z tekściarzy. Mogę powiedzieć zabawną historię, jeżeli chodzi o Jacka Skubikowskiego, który napisał Tacy Sami, płytę całą i utwór Zawsze tam, gdzie ty. No właśnie a propos tego utworu zawsze bardzo ubolewam nad tym, że Jacek nie żyje w ogóle, bo z nim się naprawdę świetnie pracowało. Miałem znakomity kontakt z Jackiem i on potrafił do tych moich numerów napisać, a już te numery, które były, te Tacy Sami, Zawsze tam, gdzie ty, one były zupełnie inne niż te z pierwszej płyty. Prawda? Zupełnie. Umówmy się, no były zupełnie inne. Zostawcie Titanica, Tacy Sami, Zawsze tam, gdzie ty, to są zupełnie inne numery. Dlatego ja mówię, całe życie będę tak robił. Bo one się wtedy takie bardzo nowoczesne wydawały, nie? W stosunku tak, no nawet słuchaj, kiedyś Sojka do mnie zadzwoni i mówi, Jan, to jest tak znakomity numer w ogóle, ja nie wiem, czy ja nie będę chciał, żebyś ty mi coś zrobił w ogóle. Właśnie Zostawcie Titanica i Tacy Sami. No, strasznie mu się to podobało. W tamtych czasach to naprawdę było świetnie zrobione. Rafał Paczkowski był producentem wspólnie ze mną, więc to naprawdę świetnie zostało zrobione. I powiem ci tak, kiedyś w Stanach nagrałem taki utwór, który zaśpiewał Paul Bolger, taki wokalista. I to właśnie był utwór Zawsze tam, gdzie ty, pierwsza wersja. To w ogóle nie był utwór dla Lady Punk. I ja miałem z tym Paulem założyć zespół w Ameryce.
Myśmy już dostali w ogóle kasę, nawet mieliśmy się przenieść z Chicago do Nowego Jorku, tam zamieszkać i zebrać zespół. I tam miał powstać zespół po prostu. Ja miałem komponować i już był wokalista. To było bardzo dużo, bo był znakomity zresztą wokalista. No ale ja niestety nie zgodziłem się na coś takiego i wróciłem do Polski. I na jednej z kaset dałem Jackowi Skubikowskiemu utwory na nową płytę. Takie dema. I któregoś dnia Jacek do mnie dzwoni i mówi: Jan, wiesz co, słuchaj, na tej płycie jest taki znakomity numer amerykański, ja sobie napisałem tekst do tego i będę na swoich koncertach wykonywał. Ja mówię: super, przyjeżdżam, mi to puszcza, to jest ten właśnie utwór, zawsze tam, gdzie ty. Także wiesz, to było piękne, naprawdę. I jak on mi przeczytał ten, ja mu na początku nie powiedziałem o tym, i on wziął gitarę i zagrał, nie tak jak ja, bo to jest ciężko do zagrania. Ja to jestem takim gitarzystą, który jak wymyśli jakieś pająki, to potem sam mam problem z zagraniem tego. Muszę się tego uczyć, no. Aha. Ale to jest, powiem ci, jakiś niesamowity dar. Niedaleko, no, gdzie tu szukać? Wczoraj na przykład robiłem sobie taki kawałek w domu i w pewnym momencie zagrałem jakieś takie trzy dźwięki i mi olśniło. Mówię: Boże, to jest... Ja w życiu takich dźwięków nie zagrałem i zacząłem po prostu kombinować i dzisiaj wrzuciłem to na swoje media. Dzisiaj to można posłuchać na moim Instagramie, na Facebooku. Fragment taki trochę klasyki, trochę Erika Johnsona w takim klimacie. I wiesz, pierwszy raz w życiu coś takiego zagrałem, więc ja cały czas jestem gitarzystą, który poszukuje, wiesz. Wiesz co, ja pamiętam, ty kiedyś lata temu powiedziałeś, że na pytanie, czy... Z tych zagranych w życiu dźwięków jesteś najbardziej zadowolony, z których jesteś najbardziej dumny. Ty powiedziałeś, że takiego jeszcze nie zagrałem. Że jak zagrasz, to odłożysz gitarę. Tak, tak, ale właśnie to jest piękne, bo ja szukam cały czas i nie ma końca. I to jest prawda. To jest prawda. To było wiele lat temu, ja to pamiętam. I to jest tak, że ja się cały czas rozwijam. Zobacz, ja mam skończone 66 lat. Ja codziennie spędzam z gitarą 3-4 godziny. Ja mam tylko sam praktyk, tylko ćwiczenia różne sobie, szukam różnych dźwięków. Oczywiście czasami mi to przeszkadza, bo od razu coś skomponuję, więc muszę to nagrać. Ja mam od zeszłego roku, w ciągu 2 lat mam nagrane na dyktafonie 3300 notatek muzycznych. To jest po prostu jakiś, wiesz, których to, nawet... Nie... Przepraszam, trochę chory już chyba jesteś. Chory na gitarę. Znaczy, wiesz co, to jest... tak moja głowa wyrzuca te pomysły. Aha. Ja nie jestem w stanie tego, wiesz, dlatego może ja szukam cały czas. I jeżeli ja już coś znajdę, przypuśćmy, na gitarze nowego i już sobie to jakby opracuję i gram, wcielę to na przykład w grę na koncertach i tak dalej, ludzie nawet... Oni to wyczuwają, że widzą, że Jan coś nowego wymyślił, prawda, i gra, i mają też z tego radość, prawda, bo to jest też fantastyczne, że widzę, że oni jakby mają taką reakcję ze mną, że mówią: wow, to jest fajne, potem piszą na przykład, że ale te fajne nowe dźwięki zagrałeś, prawda. To jest wspaniałe, wiesz, że ludzie coś takiego wyczuwają i widzą, to jest też taka nagroda dla mnie. Ale potem wracam, zaczynam grać już te wszystkie rzeczy, które gram, i nagle mówię: dalej mi czegoś brakuje. I to jest to, co ci wtedy powiedziałem, więc... Wydaje mi się, że taka jest prawda. No. Ja będę się rozwijał i szukał, bo wydaje mi się, że to jest taki instrument, który jeszcze może wiele jeszcze zaskoczyć. Już widzę, że młodzi ludzie już trochę inaczej grają, nową techniką grają na gitarze. Ja czasami podglądam, patrzę, jest taki gitarzysta japoński, nazywa się Mateusz Asato. Polecam. Przepięknie gra na gitarze. Gra przepięknie. Ma tak opanowany gryf, że to się rzadko zdarza. Z gitarzystów takich światowych, których znam, nie wszyscy potrafią po prostu, nie wszyscy mają opanowany taki instrument. Więc też warto, tu dla gitarzystów mówię, żeby sobie podpatrzyli tego Mateusza Sato i zobaczyć, jak on ćwiczy na przykład, bo to też jest ważne. Ja prowadzę też warsztaty muzyczne, takie gitarowe, I widzę, jakie ludzie mają braki. No, mają braki, na przykład nie wiedzą, jak improwizować, to jest pierwszy problem. To, że komponować, to w ogóle już nie mają pojęcia, jak to się robi. I to jest, wiesz, to jest troszkę przerażające. Mają problemy z rytmem, co jest... To już jest chyba szkolny błąd. To już jest najbardziej niepokojące, wiesz. No, czasami przychodzą też ludzie, którzy do szkół muzycznych chodzą, wiesz, z gitar klasycznych i tak dalej, także... To są wspaniałe spotkania i wspaniała przygoda, wiesz, i dla tych ludzi, i dla mnie, bo niektórzy naprawdę grają fajnie. Jest paru gitarzystów, którym się bardzo przyglądam i wiesz, tam przyklaskuję. Natomiast bardzo jest ten poziom, wiesz, w Polsce mierny, jeżeli chodzi o właśnie takie
branie instrumentu do ręki. No. Natomiast ja te warsztaty zrobiłem z tego powodu, że bardzo bym chciał, żeby młodzi ludzie brali żywe instrumenty do ręki, wiesz. Za dużo jest tego, tej sztuczności, w ogóle tej sztuczności. Można to, słuchaj, można to wykorzystywać, oczywiście, ale żywy instrument ci daje najpiękniejszą rzecz na świecie. Ty ją zupełnie inaczej odbierasz, jak ktoś ci zagra, niż zagrasz to na klawiszu, prawda, kilka dźwięków, no. Chociaż mówię, też mówię o tym, że ja nie neguję tego, dlatego że zrobienie takich utworów na samych komputerach jest też wielką sztuką. To jest naprawdę wielka sztuka i też szanuję takie rzeczy. Ja też podsłuchuję, mam swoje studio i podsłuchuję i chcę jakby zrozumieć to, na czym to polega i tak dalej. Natomiast brakuje mi w tej muzyce, która jest w tej chwili puszczana ogólnie we wszystkich stacjach i tak dalej, brakuje mi przede wszystkim żywych instrumentów. No to mam nadzieję, że to się za sekundę zmieni, bo pewnie parę niespodzianek jest w drodze. Ale wiesz co? To powiedz mi, tak zupełnie szczerze, jak dostałeś na warsztat szaro-różowe much, to była bardziej frajda, czy bardziej wyzwanie? To było trochę na zasadzie, kurwa, udowodnię tym chłopakom ten, czy... Nie, wiesz co, ja dostałem pierwszy utwór, to ja zrezygnowałem w ogóle, wiesz, pierwszy, który mi dał Michał. Aha. To było po prostu... Nie w moim, ja mu to powiedziałem Michałowi, to nie było w moim w ogóle stylu, w mojej estetyce w ogóle. To były dźwięki w ogóle nawet nie jazzowe, tylko się cały czas harmonia zmieniała i po prostu ja takich rzeczy nie lubię. Ja lubię miejsca, gdzie po prostu jest taka maszyna, gdzie można po prostu sobie wygrać pewne dźwięki. Natomiast ten drugi utwór przyszedł mi od razu, dlatego że tam jest fajna motoryka w tym utworze. No ale ona jest, znaczy motoryką, ale generalnie utwór to jest, umówmy się, trochę daleko od... Nie jest tak daleko. Ja taki utwór też bym śmiało zrobił w ogóle. Myślę, że taki... On był bardzo bliski. Mi się wydaje, że ten utwór jest taki bliski lat 80. wręcz i... Jest taki trochę zimnofalowy też. No, on jest taki, ma coś z taką falą. Natomiast chodzi o to, że ten utwór był jakby na jednym takim grany, prawda, rytmie cały czas, taki narkotyczny trochę. No. Ja wpadłem na pomysł, żeby zrobić taką gitarę, która po prostu oplata jakby cały ten utwór, który leci jakby na jednej takiej, prawda... Mnie się to z samolotem skojarzyło. Tak? W sensie, że utwór jest pasem startowym, akurat mówię o szaro-różowych. Tak. I na koniec jest, wiesz... Ale podoba ci się ta gitara? No, nie, no... Wiesz, nie mówię tego na potrzeby tego wywiadu, ale rozumiem, naprawdę, nie. Po prostu kosa. A ja też tego nie potrzebuję, wiesz, dlatego, że ja wiem na przykład, ja wyczuwam, że ja często dostaję jakieś nagrania, ja bardzo dużo raperom robię, wiesz, podgrywam jakieś gitary. Czy tam z Peją pracowałem, prawda, czy tam taką płytę zresztą nagrałem z Robertem M., Alibaba, Jan Borysiewicz, wiesz, z różnymi raperami. I uważam, że świetna to jest płyta, wiesz. I to jest właśnie fantastyczne, to co przed chwileczką mówiłem, że tam są, wiesz, maszyny i do tego jest, wiesz, no, męski głos z jajem po prostu, wiesz, mówiący o jakiejś tam ważnej rzeczy. Konkretnie. I do tego są po prostu te gitary takie, wiesz, albo one są delikatne, w zależności od tego w ogóle, jaki jest tekst, bo to też trzeba słuchać tego, co się dzieje, wiesz, no. Gitarę podłożyć pod jakiś podkład, to trzeba mieć naprawdę totalne wyczucie, wiesz, bo musisz wiedzieć w ogóle, czy ten utwór jest, no musisz wiedzieć, czy on jest smutny, czy mu nadać w ogóle taki ton w ogóle trochę takiej śpiewającej gitary, czy go przywalić jakąś mocną gitarą. To jest tak samo jak z tekstami, które Mogiński pisał, myśmy kiedyś o tym rozmawiali, że jak ja robiłem na przykład utwory takie, takie delikatne, to on przypieprzał wtedy tekstem, wiesz. Aha. I to się wyrównywało, wiesz. No to jest tu jest bardzo podobnie, jeżeli chodzi o pracę właśnie z innymi artystami, wiesz. No ja w wielu utworach zagrałem z polskimi artystami. Ale no. Ten mechanizm, o którym przed chwileczką powiedziałeś, że tak się kontrujecie, że jeżeli utwór lżejszy, to tekst, to w tekście jest wpierdol, albo odwrotnie, to... Kurczę, to przecież to samo jest w sporym uproszczeniu na LP40, bo tam też jest taka sytuacja, że gdyby wiesz, przyjąć, przepraszam, wersję karaoke, to i dać najpierw ludzkości do poznania bez ścieżek wokali, no to przecież... My byśmy polecieli jako słuchacze z wymyślaniem, o czym mogłoby to być, po prostu w takie rejony, tak, że to jest jakiś odjazd. A ja, to kiedyś, ja to kiedyś sprawdzałem, wiesz, że na te utwory można na inne... Tylko pamiętaj, że jak ja komponuję utwór, to ja mniej więcej wiem,
o czym ma być ten tekst, wiesz, ja... Udzielasz takich wskazówek? Udzielam, czasami jest tak, że udzielam już takich wskazówek, albo wręcz mam część tekstu napisane, więc piszemy wtedy z autorami razem, a czasami jest tak, że wolę to zostawić autorowi, żeby, tak jak z Mogilnickim, żeby po prostu, żeby miał swoje spojrzenie w ogóle na ten utwór, ale czasami tak głęboko, czasami kompozycja moja jest o czymś, o konkretnej sytuacji, że muszę o tym opowiedzieć autorowi tekstu. Nawet mnie czasami niektórzy proszą, ci, z którymi piszę, powiedz mi w ogóle, o czym byś chciał. Wtedy ja opowiadam historię i mówi, ty, to jest super pomysł, no, na przykład. Więc to też, to tutaj różnie nasza praca z, wiesz, się rozwija, natomiast cieszy mnie bardzo to, że poznałem Michała i Michał napisał, też mi na tym bardzo zależało, bo ja pytałem ludzi, szukałem, dajcie mi kogoś świeżego, ktoś, kto właśnie do tych utworów teraz i ktoś, kto też, kto lubił Lady Punk. Ja nawet nie pytałem o to, czy dajcie mi kogoś, kto lubi Lady Punk, ale... No on bardziej Ciechowski jest. Szczerze, nie? Szczerze powiem ci, że teraz się zastanawiam, co ja powiedziałem w ogóle, bo nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby kto lubi Lady Punk, ale okazało się, że Michał lubi, wiesz. Teraz przy płycie LP1, kto przychodził do studia, kogo zapraszałem, czy Nosowską na minus 10 w Ryjo, czy Organka, czy Zaleskiego, to wszyscy ten zespół lubią. Każdy mówi, Jezu, to ja chcę, Nosowska mówi, rany, Janek, to ja chcę w ogóle minus 10 w Ryjo, nie? No, ta wersja to jest odjazd. Krzyczy na przykład, czekaj, Zaleski krzyczał chyba, że jakiś chciał inny numer, ale została mu fabryka. Chyba Zamki na Piasku chciał, ale Zamki na Piasku już wzięła Kasia Nosowska, więc wiesz, tam było trochę kłótni nawet, kto ma jakiś utwór wziąć. Wydaje mi się, że to był fajny pomysł z tym, żeby wrócić, wiesz, to nam muzycznie, to mówię o tej płycie LP1, to nam muzycznie dało bardzo dużo dla zespołu. I takie, wiesz, trochę wzruszenie dla mnie i dla Panasa, wiesz, że myśmy, i dla chłopaków też, no, że myśmy jakby powtórzyli coś, co, tak jakbyśmy się w czasie cofnęli, wiesz. I ta płyta jest naprawdę fajnie nagrana, wiesz, jeszcze raz nagrana i z dwoma innymi muzykami i uważam, że, no i z tymi gośćmi wspaniałymi, uważam, że to był świetny pomysł na nagranie takiej płyty. Ja to odjazd, to i lekcja historii, i lekcja muzyki, tak. I takie zajęcia interdyscyplinarne, powiedzmy, wyrównawcze. Ja uwielbiam wersję na przykład, uwielbiam wersję Kasi minus 10 w Ryjo i oczywiście Lecha Janerki pokręciło mi się w głowie, no. To jest po prostu, no, ten utwór uważam jest dużo lepiej zrobiony w tej wersji niż, chociaż ja nie wiem, czy to tak można powiedzieć, no był inny, prawda, inny, no teraz... Tu się bardzo starałem zagrać wiernie, bo to Wojtek mnie pilnował, mówi Jan. Ja mówię, chodź spróbujemy inaczej. Błagam cię, zróbmy tak jak wtedy. Wiesz co, my powolutku będziemy musieli kończyć, chociaż ja mam wrażenie, że nawet nie zaczęliśmy, bo... Ale jest taka... Książka będzie. Mogę powiedzieć, że piszę książkę, która będzie... Słuchaj, ja wiem, że czasu jest mało, ale robię książkę z Marcinem Prokopem. Mhm. I będzie duża książka na temat w ogóle wszystkich jakby sytuacji moich od samego początku, dlaczego zacząłem grać, o moim życiu, o moich wybrykach, o moich jazdach, moich, no, wszystkie takie rzeczy, które na pewno zainteresują. Kawa na ławę. A wiesz, co mnie bardzo interesuje? Bo wiesz, no, na przykład Mogilnicki napisał tę książeczkę Kryzysowa narzeczona, w ogóle świetna zabawa i to, jak poplątał ze sobą rzeczywistość. To była jego książka, tak. Ale no, znaczy, świetna rozrywka, nie? Z drugiej strony słuchowisko, które zrobił Wienio, wiesz, o Czarnym Romanie razem z Czarkiem Ciszewskim, gdzie znowu ta postać tej Kryzysowej narzeczonej się... I to jest już taka postać obudowana różnymi mitami. Kim ona była? No to musisz Andrzeja zapytać. No to on jeżeli napisał taką książkę, pytanie, że... Musisz zapytać Andrzeja, dlatego że Andrzej za każdym razem się śmiał. Ja też po prostu, wiesz, nie udało mi się od niego wyciągnąć. Ja jeszcze tylko powiem na koniec, że we wrześniu ukazuje się moja płyta, czyli Wszystkie oblicza Jana Borysiewicza. Będzie to płyta, na której znajdą się utwory, które komponowałem dla różnych wykonawców. Mhm. Na przykład dla Piotra Cogowskiego, Piotrek Rogucki, Ania Wyszkoni, dla wielu wykonawców, dla których robiłem kompozycję, albo którzy pracowali przy moim solowym projekcie Jana Bo. Będą też utwory z moich solowych płyt. I utwór, który będzie, będą trzy utwory, które będą premierowe. Do jednego z utworów zaprosiłem Leszka Możdżera,
zawsze marzyłem o tym, żeby coś z nim zagrać. Aha. Jestem z tego powodu przeszczęśliwy. I utwór, który będzie promował płytę na nowo nagrane, właśnie moja pierwsza kompozycja Nie wierz innej kobiecie, którą zaśpiewał Piotr Franceschi. Także polecam, bo zrobił to genialnie. Mogieński powiedział, że to jest pierwsze wykonanie, które artysty, który zrozumiał ten tekst. Więc 24 maja kręcimy teledysk i ta płyta ukazuje się we wrześniu. Polecam. Daj mi słowo, że się zobaczymy. A bardzo proszę. Bardzo ci daleko dziękuję. Do was jest, ale no, mogę trudno, przyjechać. No. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję pięknie. Czekam na kolejne płyty i co mam powiedzieć? No, zapierdalaj dalej. Zapierdalam. Dziękuję. Dzięki, pozdrawiam. Hej. Cześć.